Jak się modlić? Myślę, że najprostsza odpowiedź to szczerze. Po prostu modlić się szczerze, mówić Bogu to, co myślę, to, co czuję. Ponieważ modlitwa jest najgłupszym miejscem na kłamstwo. Bóg widzi twoje serce, Bóg widzi, co myślisz i On słyszy twoje słowa. Jeżeli one się nie zgadzają z tym, co mówisz i myślisz, to On to wszystko widzi, a więc jak powinniśmy się modlić? Przede wszystkim szczerze. I dla niektórych ludzi, dla niektórych osób jest to może szokujące, no bo ktoś może wyrzucać Bogu, że ma do Niego jakąś pretensję, ale to jest lepsze niż powiedzenie Bogu: tak, ja Ciebie kocham, jesteś wspaniały, jesteś cudowny, jak ja cieszę się, że mogę Ciebie znać, podczas gdy tak naprawdę wewnątrz aż się buzuje człowiek gniewem, jak Bóg mógł uczynić to lub tamto. I widzimy to w Biblii, często w Starym Testamencie, jak chociażby Jeremiasz, jak Job, jak inne postaci mówią Bogu naprawdę, co czują. Mówią, że nie zgadzają się czasem z tym, co Bóg czyni i to jest w porządku, ponieważ modlitwa jest najgłupszym miejscem na kłamstwo. Powinniśmy modlić się szczerze.